Cześć! Byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w górę, ponieważ zostawiacie ich ostatnio bardzo dużo i moje statystyki ponownie wzrastają, co bardzo, bardzo mocno mnie cieszy, a chciałbym, żeby mój kanał się rozwijał. Ponadto, jeżeli nie subskrybujecie, to też zasubskrybujcie, ponieważ ostatnio, nie wiem, ludzie odsubskrybują mnie, ale ostatnio jest coraz lepiej, kiedy o tym mówię, więc bardzo bym o to was prosił, bo to też jakby rozwija kanał. Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i tak naprawdę chyba ostatnim odcinku z naszej serii Przeżyj w Netherze Challenge. Wiem, że mógłbym porobić więcej rzeczy, ale nie wiem, czy mi się chce. W sensie, no nie wiem, napiszcie w komentarzu, co mógłbym jeszcze porobić, jeżeli to będzie bardzo, bardzo sensowne, to wznowię w serię, zrobię jeden, dwa więcej odcinków. W każdym razie to jest piąty i ostatni odcinek, ponieważ już jesteśmy w twierdzy z złożonymi oczami i przygotowanym ekwipunkiem takim, jaki byłem w stanie zrobić w tak krótkim czasie, w sensie w takim czasie, w jakim no byliśmy w Netherze. Mogłem sobie zrobić więcej żelaza na przykład i zrobić sobie, no nie wiem, znaczy siekierę żelazną nie zadaje więcej obrażeń, tylko troszeczkę szybciej atakuje. Jedzenie mam troszeczkę słabe, no ale jest jak jest, widzowie, no niestety, musi być tak jak jest, niestety. Nawet nie wiem, czy ten miecz mi się przyda. Chyba miecz sobie odstaje, żeby po prostu zachować więcej miejsca w ekwipunku. Jest szkielet, ale nic się już tu nie przedostanie. No i co, wskakujemy, jeszcze się tylko upewnię, że tutaj jest respawn point. Znaczy jest, no bo chyba już tutaj użyłem. Tutaj odłożyłem rzeczy, które mi są teraz niepotrzebne. Czekajcie, może... nie, no w sumie nie. Dobra, no to mamy tak, kusze z 56 strzałami. Mamy trochę siekier, mamy kilofy, mamy dużo budulca. Gdyby mi zabrakło kilofów albo siekier, to mam blackstone i patyki, no i drewno do patyków. To jest moje jedzenie, tu mam kusze. No, chyba wszystko, nie? Mam jeszcze wiadro lawy, nie wiem, czy mi się przyda w jakiś sposób. No nie wiem, endermany można podpalić wiadrem lawy czy coś, nie? O kurde, zapomniałem, że to ja od razu będę musiał się pójść budować, dobra, szybko. Żeby mnie tylko smok nie zrzucił, dobra, szybko, 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 szybko. Lecimy. Dobra, mamy smoczka. Ile jest w końcu tych filarów tutaj w tym endzie? Bo ja kiedyś myślałem, byłem pewien na 1000%, że tutaj jest 12 filarów. Okazuje się, że chyba jest 10 czy coś takiego? Nie jestem pewien teraz już, ile jest. Teraz spróbuję. No właśnie, ja tak nie do końca umiem strzelać z kuszy. Ja w ogóle z łuku nie umiem strzelać. Czy ja to trafiłem? Nie, myślałem, że to trafiłem. Proszę, traf się. Dobra, trafiło się, ok. Czyli jeden jest z głowy. Dobra. Ok, słyszałem, jak mnie walł. Drugi, dobra, ale znowu mnie z... O kurde, ile on mnie razy ustrzelił? What? Dobra, tu trzeci. Myślałem, że trafię, kurde. A szkoda. O! Trafiłem w smoka zamiast, ok. Dobra, trzeci. I teraz to mnie troszeczkę trudno. Ale się postaram. Dobra, trafiłem, ale on mnie tutaj rzucił. Znaczy, cztery chyba, na chyba 10 kryształów są rozwalone. Widzę, że dwa są pod kratami, tak? Czyli do dwóch będę musiał się wspiąć. Dobra, piąty. Szósty, dobra, łatwo. Tam jest jeden chyba. Dobra, dobra, dobra. Szybko, dobra. O kurde, coś mnie atakuje? Juj, się przestraszyłem, że mi Enderman atakuje, to chyba była ta kula po prostu, z której nie wyszedłem do końca. Jopie, ale się obsrałem, Dobra, póki smok jest tutaj, to ja się wspinam tu bardzo szybko, bo to znaczy, że nie może mnie tutaj rzucić, walnąć, ani tra... O Jezus! O, no i po mnie! Kurde, umarłem. Ale to nic, bo co jeszcze nie mam tutaj respawn point. Dobra, 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 to szybko do endu. Dobra, się ma. O kurde, ale żem zrobił. Też sobie nie zrobiłem tutaj. Aaaa. No nie wierzę. Dobra, poradzę sobie, miejmy nadzieję. Dobra, 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 jest już dobrze. Gdzie umarłem? Gdzieś tutaj chyba, nie? Ale ten smok to jest gnój. On nie powinien tak zrobić. Przecież ile on tam stał? 3 sekundy? Ile ja bym mu zdążył zadać obrażeń? Jakieś, nie wiem, 0? Ale bez nadzieja. To szybko podnoszę wszystko. Dobra, wszystko posortowane. Ale beznadziejny ten smok, no nieładnie, że mi tak zrobił. Za szczęście mogę sobie tak, w taki sposób to mogę sobie umierać ile razy chcę. Chyba. Chyba idą go endermany zaatakować. A gdzie są jeszcze kryształy? Bo jest gdzieś jeden kryształ, który jest... Chyba tu jest jeden kryształ, który nie jest pod klatką, a go nie rozwaliłem. Dobra, niżej trochę. Chyba troszkę wyżej. Tak, dobra, czyli zostały tylko dwa pod klatkami, dobra. To ja się spinam tu chyba szybko po prostu.
O kurde, chyba mnie przyszedł zaatakować, chociaż nie jestem pewien. Nie, przyszedł się tutaj położyć, dobra, ale całe szczęście rozwaliłem już tak, żeby można było się tam strzelić. Dobra, i ostatni został mi, ostatni jeden. Ała, walu mnie, kurde, to jest Ender Pearl? Ale beka, mógłbym tutaj... Ej, ale mam pomysł, patrzcie na to, patrzcie jaki mam pomysł, poczekajcie. Dobra, tam jest, dobra, to jest ostatni kryształ. Nie może być jakiś jeszcze inny kryształ, na 100% to jest. Dobra, wezmę sobie, o, 3 Ender Pearly to są, okej, czyli czy walnie mnie, czy będę chciał zejść, to mogę sobie właśnie to zrobić w taki sposób. Chyba, uwaga, chyba. Jeden, drugi i git. Traf dół. No i zarąbiście, no i kurde, patrzcie na to, jak mogę sobie Ender Pearly wykorzystać. I widzicie, to jest to, o czym mówiłem, żeby nie robić tych oczu. Widzicie, tutaj zrobiłem wszystkie oczy, a tak bym miał dwie Ender Pearly, potencjalnie bym mógł nawet nie zginąć. W sensie, dałoby radę tak zrobić, żebym w ogóle nie zginął. Teraz spróbujcie. O, tam jest kryształ jeszcze jeden. O kurka, wodna. Dobra. Dobra, dobra. Spróbuję go zniszczyć. Nie no, uda mi się chyba, nie? Tylko troszeczkę chyba za wysoko. Nadal za wysoko. Teraz za nisko, jezu, no nie, drzwi tego ryjca. Jezu, no drugi raz, ała, co jest? A tutaj ten, nasrał tym filtrowym głównym. No jest więcej enterpera, okej. Okay. Warto wiedzieć. Kurde, no nie wiem, czy trafiłem, czy nie ten kryształ, kurde, jakiś upośledzony jest ten kryształ. Chodź tu w ogóle smok, no właśnie. Aż cię będę walił na łeb. Dobra, trochę mu zdroja zabrałem, dobra, wygaśnij, dobra, wygasło. Nie, no dalej nie zastrzeliłem tego, no ja pierdzielę. Daję mi 24 strzały, no nie mogę tego trafić, coś, nie mam pojęcia dlaczego. No, dosłownie kilka milimetry wyżej, no kurde imię. Dosłownie milimetry, co jest? No przecież, czy to się rozszerza, to się przecież nigdy nie rozszerzało, o co chodzi? Za niżej. Jeszcze niżej, mogę tak kusza czasem krzywo strzela. Jeszcze niżej, troszkę. Jeszcze niżej? Okej. Czy ty możesz, ty deklu jeden, głupi jeden, ty? A ci wywalę zara. Masz. I to nadal tam jest? No ja pierdzielę. Idę rozwalić to ręcznie. Jak mnie rzuci, to pamiętajcie, że mam... No! Byłem na 100% pewien, że nie zginę z takiej wysokości, ale gówno. Co to miało być? Ale beznadzieja, jakie oszustwo. A nie powinno tak być, powinienem... No, ale beznadzieja, ale słabo. Co to miało być w ogóle? Jakie oszustwo. Aha, łatwo z tobą, przeleciał pode mną, haha, łatwo. Dobra, okej. Okay. A, w sumie mogę nawet tak zrobić. Okej, okay, dobra, czyli teraz ten smok już nie może się leczyć. Dobra, to teraz mogę go strzelać sobie z tych strzał i tak dalej. Teraz już nie będzie żadnych problemów już z nim. A mi się byłem pewien, że ja naliczyłem jednak 10 tych kryształów. Albo jest ich tu 11, albo jest 10 i ja pomyliłem jednak to już. No, a dobra, trafiło go. A to go nie trafiło? Wow. Co jest? Co to było? Widzieliście to? Byłem dosłownie pod portalem i on mnie wysrał tak, jakby mnie normalnie wysrywał. Dobra, nie powinienem zginąć, dokładnie. Dobra, ale mam bardzo mało zdrowia, mogę szybko dosyć zginąć, czy jakiekolwiek obrażenia dostanę. Więc szybciej się regeneruj, dobra. Dobra, wracam tu pod niego, kurde, tylko endermany, ajajaj. Tak, gdzie masz łeb? Tutaj. Dobra, stracił dużo zdrowia, co, 1/3? Prawie 1/3, tak bym powiedział. O, to jest jakaś taka wyspa osobna? Okej. Okay. O nie, on idzie na środek, a ja, kurde, dobra. Dobra, niewiele mu już naprawdę zostało, no widzicie, walka z tym smokiem jest... Proste, jak już nie ma kryształów, jest dosyć prosty ten smok do pokonania. Dwa razy tylko zginęliśmy, no widzicie, to nie jest zły wynik, to jest bardzo dobry wynik. Biorąc pod uwagę, że mamy żelazną zbroję, potężny niedobór jedzenia i kurde,
wszystko było bardzo, bardzo ograniczone, a żyliśmy tylko w Netherze, no to kurde, zobaczcie, jaki mamy prześwietny wynik, co nie? No to ja mogę sobie tam podejść i zobaczyć, co to naprawdę jest. To jest jakaś wysepka? Nie jest wyspa konkretnie, bo jest połączona tutaj, dwie strony, ale coś takiego podobnego. Dobra, dobra, ląduję. Dobra, ląduje śmigłowiec. No dawaj. Chodź tu. Szybko. Kładź się. Dobra. To już albo będzie ostatnie, albo przedostatnie. Postaram się, żeby było ostatnie i żeby... O, ale nie, no jak temu zdrowie zostało. Chyba go nie ustrzelę, ile 6 strzał ma mi ta załadowana. O, chyba go nie ustrzelę jeszcze, wiecie? O, dobra, no ale jakby nie lądował teraz, no to łatwo, dobra. Chodź tu, smoczku. No i łatwo. Dobra. Tak łatwej walki to jeszcze nie było. Nie, no żartowałem, nie była łatwa. Znaczy, ogólnie walka ze smokiem jest, tak powiedzmy, przeciętnie łatwa, tak ogólnie. Ale tak, tym pokonaniem smoka zakończamy naszą serię Przeżyj w Netherze Challenge, taką mini serię tak naprawdę. Bo ja robię ogólnie playlisty dla serii, a dla mnie seria to jest ponad 5 odcinków, czyli 6 odcinków lub więcej. I myślałem, że ta seria też będzie miała więcej, ale się okazało, że ma 5, no niech już tak zostanie, okej? Dobra, czyli tak, teraz mamy jajko smoka, które zaniesiemy sobie do Netheru, o ile się zrespie w Netherze, no jeżeli nie, no to cóż, to nic. Dobra, metoda na świeczkę, ukośnik na biedaka. No i mam jajko smoka, no i zarobiliście, the next generation. Ogólnie to... Okej, okay. Weźmy, kurde, czekajcie, pod L są, tak? Tak, pod L i czekajcie, that's the end. No to załóżmy, że... załóżmy, że ta seria polega na tym, że respimy się w Netherze i nie możemy wyjść z tego Netheru i nie możemy przeprowadzić interakcji ze światem i musimy w taki sposób zdobyć achievement The Next Generation. No i zdobyliśmy, no i zarobiliście. Teraz chyba sobie wyjdę tutaj, tędy, tak myślę. Tylko będę miał 3 szanse tylko na wejście i wyjście z powrotem. Tak, gdzie tutaj jest ten brama? W ogóle wiedzieliście, że minecraftowe przedmioty, tak jak na przykład w RPGach, mają swoją rzadkość? Może tego nie zauważyliście, ale ogólnie jeżeli przedmiot ma białą nazwę, to znaczy, że jest zwykły. Jeżeli ma tam chyba niebieską, tak jak mój mieczyk, to ma, nie wiem, rzadką czy coś takiego. Jako smoka, zobaczcie, jest na fioletowo, to jest, nie wiem, epickie czy coś takiego. Tak jak dosłownie jak w RPGach. No... Okej, czy enchantowane rzeczy mają niebieskie. No ja o tym bardzo długo nie wiedziałem, dowiedziałem się o tym, nie wiem, może rok temu. Dobra, skakuję. No i jestem sobie na horusplancie, okej. Czy widać miasto? Miasta nie widać. A to wiecie co, jak miasta nie widać, sobie wezmę może jednego horusplanta, znaczy horusflowera. Może wezmę sobie... O, teleportacyjny obłot, zjem sobie go. O, a tak naprawdę chyba horus fruity teraz są bardzo, bardzo, bardzo fajną... fajną formą jedzenia. Ja wiem, że one teleportują, ale jak w bezpiecznym miejscu będziemy je jedli, to one chyba dają tam trochę jedzenia, nie? Ale to byłoby zdecydowanie lepsze niż takie grzybki. Kurde, z jednej strony słabo, że nie widać tutaj miasta nigdzie, ale z drugiej strony, tak sobie teraz myślę, że tak naprawdę najprawdopodobniej zginąłbym od shulkerów tak dosyć natychmiast. W sensie tak bardzo ciężko byłoby mi przetrwać w takim mieście przez shulkery, a pamiętajcie, że shulkery, one zadają dużo obrażeń, bo one chyba 4 serduszek zadają tym swoim walnięciem, tym swoim takim pociskiem lewitującym. No i one jeszcze sprawiają lewitację, więc naprawdę ciężko jest im uciec. Chociaż jak użył enderpery, to może nie byłoby tak źle. No siema. Okej, okay, jestem tutaj, ale beka. No i myk. No i zarąbiliście, napisy końcowe. Obawiałem się naprawdę, że nie uda mi się skończyć tego challenge'a, w sensie, że gdzieś wpadnę do lawy albo smoka nie będę w stanie pokonać, ale okazało się, że udało mi się pokonać. No i w sumie całkiem fajnie. Dobra, tam to sobie pominę. Okej, zrespiłem się tutaj. Dobra, czyli przy łóżku. No tak, by się respi przy łóżku człowiek, no. Ale jakbym sobie rozwalił łóżko... Aha, no tak, no to... O kur... Aha.
No dobra, ale załóżmy, dobra, rozwaliłem sobie łóżko, dobra, weźmy sobie ważne rzeczy na przykład. To na przykład będzie bardzo ważne, jeżeli w nederze się, w sensie, jeżeli w nederze się zrespimy. Da, mieczyk sobie wezmę zamiast tych desek, na przykład łopatę zamiast tego i sznurki zamiast świeczki. Dobra, niech to sobie tutaj zostanie. Czy tutaj coś jeszcze? Nie, dobra, i teraz wejdę sobie do środka. Myk, siemano. To jestem tutaj i teraz wejdę sobie do portalu. Gdzie mnie teraz respi? Może mnie zrespi w nederze. To było całkiem fajne. Ale fajnie byłoby też zobaczyć słońce, czyli na przykład zrespić się na World Spawn Pointcie. Hop. Okej, okay, czy jestem tutaj. I tutaj... What? Jest... Zginąłem tu? Czy co? A, tu się przeteleportował ten exp cały, tak? Ja nie wiedziałem, że się exp teleportuje do ten. Okej, okay. Ciekawe. Dobra, czyli tutaj jest nasz spawn point i tu był portal do netheru, tak? Tam też jest jakiś portal do netheru, okej, okay, dobra. No to co, wejdziemy sobie tam chyba za chwilę, nie? Tylko chciałem sobie patrzeć, ej, jaki to jest ładny świat, bardzo ładny. Tam mamy plainsów kawałek i trochę lasu i otacza nas sawanna i pustynia. No to całkiem fajnie, ale tutaj jest ocean z koralowcem, tak? Tak mi się wydaje. Patrzcie, horse fruit daje aż dwa ten głodu. To jest dużo, naprawdę. Kurde. Nie, no to to jest sposób na jedzenie, to jest jedzenie dobre, no kurde. I tutaj jest, a nie myślałem, że to jest statek, po prostu. Nie dowidzę, ponieważ jestem ślepy. Patrzcie, tu jest rafa koralowa i tam są iskrzy łódy i w ogóle wszystko. Ale ładny oceanik, jakie koralowce, kurde, ale fajnie. No to kurde, co to jest? What? Creeper na środku oceanu, jak? Jak? Gdzie on się zrespił po pierwsze, jest noc? Po drugie, jak on tam się dostał? What? To spróbuję go ustrzelić. Nie będę miał wystarczająco dużo strzał. No właśnie, kurde, mu zostało z jakieś 3 HP czy coś takiego. No będą, to co, chyba wydaje wam seeda, nie? Seed. Taki seed, oto tutaj macie, proszę bardzo. Co? Czyżby ktoś narzekał na długość odcinków? Czyżby ostatnio na... No nikt nie narzekał, ale co? Czyżby ostatnio był 12-minutowy super krótki odcinek? W przeciwieństwie do tego, co normalnie jest na kanale? Co? No to macie taki odcinek! Taki jak dzisiaj, no i proszę bardzo. O kurde! To jest po... Ło... Co? Czekajcie, to jest portal. Dobra, ja mam złote budki na sobie. Ej, ale to gdzie jest mój ten respawn anchor w takim razie? O kurde, ja nie wiem, gdzie jest mój respawn anchor w takim razie. Poczekajcie, musi chyba być gdzieś w pobliżu, nie? Dobra, włączę sobie już spectatora, bo chcę po prostu go sobie znaleźć. Ale czekajcie, to ja gdzieś się udawałem stąd, z portalu? Nie, no czekajcie, gdzie? Gdzie mogłem się udać? To ważne pytanie. Gdzieś tutaj? Patrzcie, tu jest... Patrzcie. Tutaj? Okej, tu jest twierdza, to... Ale czekajcie, to ja... Czekajcie, ja tutaj przeszedłem... Wait, coś mi tu nie pasuje zdecydowanie. A może? Może, no dobra, nieważne w każdym razie. Wszystko git. Dobra, no i co? Robimy sobie... Po pierwsze, Horus Planta sobie tu sadzę. A po drugie, piedestał dla jajka smoka. Ha, nie spodziewałem się, że... Wrzucę tutaj jeszcze do netheru. Dobra, przez chwilę użyłem spektry. Nie liczy się, okej? Okay? Mam dwie strzały, to sobie wezmę. No i cóż, dziękuję bardzo za oglądanie całej tej serii. Wszystkim, którzy obejrzeli, chociaż ja pierdzielę. Weź umrzyj, co? Weź umrzyj śmiercią nieprzyjemną i długą i bolesną, co? Błagam, no, ale czemu nie mogę odbijać? No, teraz odbiję wyjątkowo. Chcę odbić te kule, patrzcie. O, no dobra, odbiła się, okej. Okay. Ciekawie. Dobra, umarł. Czy on rozwalił mi jajko? Całe szczęście nie rozwalił mi jajka. No dobra. Teraz mogę się porządnie pożegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Każdemu, kto obejrzał chociaż jeden odcineczek, bardzo dziękuję. Chcę skasić ten ogień. Dobra. No i cóż, widzimy się jutro o 18 na filmie Minecrafta 1.17 Survival
na którym będziemy pokonywali smoka również, tylko że tam będzie chyba łatwiej, tak myślę, po pierwsze, a po drugie, no przede wszystkim będę tam z diamentowej zbroi, to silnie enchantowanej, nie, no to wiecie, też będzie dużo łatwiej, no nie mam tam takiej rzadkości surowców, nie są one mi tak ograniczone, więc będzie tam dużo łatwiej, no i cóż, mogę wam powiedzieć, trzymajcie się, ja póki co zmykam, idę spać, cześć. Cześć.